Cierpliwość jednak przyniosła swoje owoce. A jednak to, co niemożliwe, stało się możliwe. Blisko 70 lat czekali Polacy na niepodległość. Budziciele zrobili swoje. Wielu z nich, jak Paweł Stalmach, nie doczekało się tej godziny. Nam przychodzi ten zaszczyt obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości. To wyjątkowa chwila, którą chcemy też w sposób wyjątkowy świętować. Chcemy ją przeżyć w sercu swoim, bo tak ją przeżywali Polacy. Gdyby nie wiara tych, którzy budzili w drugiej połowie XIX wieku ducha polskiego, dzisiaj nie spotkalibyśmy się tutaj i nie mówili językiem polskim. Cierpliwość, wytężona praca, czasami trud, to wszystko przynosi owoce. Od tych bohaterów, bo nie boimy się dzisiaj tego słowa, chcemy się uczyć tej ich mądrości, tej ich wytrwałości, ale też chcemy z radością świętować, bo oni osiągnęli wiele, kolejne pokolenia dzięki nim osiągnęły wiele i my również chcemy osiągnąć wiele, będąc zapatrzeni w to, co robili, będąc zapatrzeni w to, że nigdy z ich oczu nie znikał człowiek. Szanowni Państwo, dzisiaj życzę miłego wieczoru, świętowania i życzę tego, żebyśmy tą refleksję nad nami i nad naszą rzeczywistością też czynili. Wszystkiego dobrego. Stroje cieszyńskie, jedne z najpiękniejszych.